Dzień dobry. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Dzisiaj moim gościem jest Paulina Piechna-Więckiewicz, radna Warszawy z Inicjatywy Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj podpisano porozumienie programowe z pani udziałem, z udziałem Inicjatywy Polskiej, partii Razem Jana Śpiewaka i partii Zieloni. Czy do tej inicjatywy, do tej koalicji będą się jeszcze przyłączać inne podmioty? Przede wszystkim to są cztery podmioty, które rzeczywiście podpisały porozumienie programowe o starcie w wyborach. To też jakby jest istotne, dlatego że to nie jest tylko porozumienie programowe, ale klamka zapadła i my w ramach jakby kandydatów i kandydatek z tych organizacji na tej kanwie będziemy tworzyć listy wyborcze. Więc to chciałabym podkreślić. A czy kandydat będzie też wspólny? Kandydat też będzie wspólny, oczywiście. Kandydat na prezydenta. No tak, no bo tutaj... A co w porozumieniu programowym? Jakie są najważniejsze punkty? To jest na razie taki akt konstytuujący tak naprawdę ogólne spojrzenie na miasto, znaczy wspólne wartości, dlatego że my każdym tematem, my już jesteśmy po rozmowach programowych, ale też strategia nie pozwala jakby wszystkiego tak dokładnie opisywać na samym początku. To są wartości, które nas łączą. Czyli? No to jest Warszawa, w której nikt nie zostaje sam. To jest Warszawa, która zajmuje się, opiekuje się seniorami, osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, która inwestuje swój czas, pieniądze, troskę również w młode rodziny, w młode pary, która walczy ze skutkami reprywatyzacji, która otwiera zawsze drzwi przed każdą słabszą osobą, która troszczy się o zieleń i nie uważa, że nowiutki blok, kiedy tak naprawdę nie potrzebujemy kolejnych powierzchni do wynajęcia, jest ważniejszy niż na przykład propozycja Central Parku wokół Pałacu Kultury. A czy były to w ramach... Tak, na początek. Czy były otwarta, oczywiście. Okej, okay. Ale czy, tak były, czy były... Czyli rozumiem, następne konkretne propozycje będą już... Tak, chociaż one już trochę padły. To znaczy my na przykład chcemy centrów wspierających seniorów i osoby z niepełnosprawnościami w każdej dzielnicy. Chcemy wybudować ponad 50 tysięcy mieszkań. O tym też wczoraj była mowa na konferencji. Więc już jakieś konkrety padają. Natomiast chcemy mieć też i mamy tak naprawdę szczegółowe propozycje, które będą w ramach takich kolejnych strategii. A czy w ramach tej koalicji, bo zaczęliśmy od innych podmiotów, a czy były rozmowy, próby rozmów z SLD, żeby stworzyć taką szerszą jeszcze listę lewicy? My nie rozmawialiśmy z SLD wczoraj o tym porozumieniu. Sebastian Wierzbicki napisał na Twitterze wczoraj, szef warszawskiego SLD, że był otwarty do rozmów, że była propozycja, ale nie udało się. No nie ma SLD. Nie udało się zacząć. Nie ma SLD w tym porozumieniu programowym. Nie było rozmów z SLD w porozumieniu programowym. A dlaczego ono powstało tak późno? Znaczy, po pierwsze teza, że powstała... Ja rozumiem tą tezę, że powstało późno, dlatego że niektórzy... No jednak, to nawet PKW tak uważa, chociaż dziwię się, że nie reaguje bardziej stanowczo, łamią przepisy prawa wyborczego. Więc dla mnie, oczywiście ja rozumiem to pytanie, ale formalnie prawda jest taka, że nikt nie powinien prowadzić żadnej kampanii. No tak, ale chodzi o samą praktykę. Praktyka jest taka, że kiedy zacznie się formalnie kampania, to będzie około... nie więcej niż 10 tygodni być może do wyborów, 12 tygodni może nawet. Nie, ale to pokazuje, jak bardzo niesprawiedliwy jest polski system wyborczy w wyborach samorządowych. To znaczy duże partie, podmioty, które uzyskały wstęp do Sejmu i z racji tego subwencje, bo można też uzyskać subwencje nie wchodząc do Sejmu. Jak partia Razem. Ale powiedzmy te duże subwencje po prostu mają więcej czasu, bo mają więcej pieniędzy na prowadzenie pseudokampanii, tak to nazwijmy. Ale
No bo te rozmowy trwały bardzo długo i to też stąd moje pytanie. Czy były jakieś przeszkody w ramach tej koalicji, jakieś problemy? Nie, znaczy nie było problemów, natomiast my też staraliśmy się, żeby to było jednak szerokie grono. Ja tutaj w studio, kiedy przychodziłam do pana redaktora, też bardzo dużo mówiłam o tym, że zależy mi na tym, żeby powstała taka szeroka koalicja ruchów lewicowych, takiej tak zwanej nowej lewicy, bo widzę, że to się tak zaczyna ucierać ten termin, z ruchami miejskimi. Miałam nadzieję, że to będą wszystkie ruchy miejskie. No jak widać, nie udało się. Właśnie, bo jest pytanie o same, bo też o Miasto jest Nasze i koalicję ruchów miejskich wokół Miasta jest Nasze. Czy z nimi, bo z tego co ja słyszałam, to rozmowy trwały. Były rozmowy z nimi. Były, natomiast no, ja nic nie poradzę na to, że niektórzy reagują bardzo źle, kiedy słyszą słowo polityk, polityczka. Nic na to nie poradzę, aczkolwiek uważam, że no tak jak nie zgadzam się na przykład z tezą bezpartyjnych, którzy proponują, żeby partie polityczne nie startowały w wyborach samorządowych, bo po prostu uważam to za antydemokratyczne. Niektórzy tak mają. Miastopogląd moim zdaniem, który w bardzo dużej mierze jest złożony z postulatów lewicowych, zielonych, no ma tą jedną tezę, z którą zgodzić się nie mogę. To znaczy, że miasto jest apolityczne. No z tego, samorząd co? Jest apolityczny, nie jest apolityczny. Nigdy nie jest. Bo to moje pytanie bierze się z tego, że ten regulamin... Należy walczyć z patologiami, a nie z polityką. Chodzi o to, że ten regulamin z moich informacji wynika, że w tym regulaminie chyba, że przedstawiciele Miasta jest Nasze o tym mówili, że oni w tych swoich prawyborach stwierdzili, że nikogo nie chcą z partii politycznych. Więc jak rozumiem, to był ich warunek, jeśli chodzi o koalicję. Czy to były takie warunki? No, tak jak mówię, no między innymi pewnie trochę o ten Miastopogląd nie pozwolił nam się dogadać. Natomiast oczywiście ja życzę powodzenia każdej otwartej, progresywnej sile. Co do regulaminu, myślę, że jest w dużej mierze... No zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, to skupmy się jeszcze, zostańmy jeszcze przy koalicji. A kiedy poznamy kandydata lub kandydatkę na prezydenta? Po zwycięstwie Polski na mistrzostwach. To może być, na których mistrzostwach? Może być to oczekiwanie może trwać. Czyli po mundialu. No tak, mniej więcej. Czyli wbrew pozorom już niedługo. Barbara Nowacka mówi, że to pani powinna być kandydatką na prezydenta. Pani chciałaby być kandydatką na prezydenta? Ja muszę powiedzieć, że oczywiście nie ma nic milszego niż zaufanie koleżanki z zarządu krajowego w inicjatywy, w której wspólnie działamy, którą zakładałyśmy, czyli w inicjatywie Polska. Ja również bardzo cenię Barbarę Nowacką i zawsze mnie wspierała tutaj również w moim samorządowym dziele. I to jest oczywiście bardzo miłe i doceniam to bardzo. Myślę, że wybierzemy kandydatkę wspólnie w tej koalicji i jesteśmy zdeterminowani, żeby to był wspólny kandydat i kandydatka. Znaczy nie ma takiej możliwości, że będzie komitet i będzie... A kto podejmie decyzję, jeśli chodzi o inicjatywę polską, kto będzie kandydatem, kto będzie aprobował ten wybór? Inicjatywa Polska, czy to całe stowarzyszenie? To znaczy, no, my mamy takie, i to też jakby jest przyjęte już zwyczajowo w inicjatywie, że każda organizacja w miarę takich ramach wartości i słuszności podejmuje decyzję jakby na swoim podwórku. To znaczy ja jestem koordynatorką warszawskich struktur, więc również ja byłam w dużej mierze odpowiedzialna za różnego rodzaju rozmowy. Także, ale oczywiście też rozmawiamy o tym na zarządach krajowych, na odprawach koordynatorów, bo przecież czasami może być sytuacja, w której inni też będą się chcieli wypowiedzieć. No ale zwyczajowo jest tak, że to struktura lokalna zawiera takie porozumienia. To co pani sądzi o pomyśle? Jak wielu zresztą organizacja. A Jan Śpiewak? Czy pani zdaniem byłby dobrym kandydatem? A dlaczego nie byłby dobrym kandydatem? To znaczy Adrian Zandberg powiedział chyba wczoraj
dobrą rzecz, powiedział, że my mamy bardzo dużo kandydatów i kandydatek, których moglibyśmy wystawić w wyborach prezydenckich i Jan Śpiewak niewątpliwie jest wśród nich. A czy pani, dla pani to jest jakiś kłopot czy zmartwienie, bo wydaje się, że dla Barbary Nowackiej to jest zmartwienie czy kłopot, że Jan Śpiewak może mieć też w przyszłości poparcie ruchu Kukiz 15? Pani to w ogóle uważa, że to może być problem? Po pierwsze, ja nic nie wiem o tym, żeby Kukiz 15 miało poprzeć Jana Śpiewaka. Wręcz widziałam gdzieś ostatnio, no to chyba muszą się zdecydować, bo ostatnio gdzieś widziałam posła Apela, który raczej wypowiadał się w innym kierunku. Z szacunkiem do Jana, ale jednak w innym kierunku. Po drugie, w tym porozumienia nie ma Kukiz 15. I chciałabym to jasno powiedzieć. I nie będzie Kukiz 15. W związku z tym wszelkie dywagacje, fake newsy rozsiewane po prostu powinny się w tym momencie uciąć, skończyć. Znaczy w tym porozumieniu z podmiotów politycznych są trzy, bo Wolne Miasto Warszawa uważa się za jakby ruch miejski, tak? Więc Zieloni, Partia Razem i Inicjatywa Polska. Nie ma i nie będzie tam Kukiz 15. Czyli ta dyskusja... Będziemy to do znudzenia powtarzać. Bo też stało się tematem w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych przez ostatnie kilka dni. No i wczoraj też Barbara Nowacka... Rozumiem, smaczki zawsze, tak? No, to dosyć też ze strony Platformy Obywatelskiej były takie kontrargumenty, że ale ja jak Lewica może popierać kogoś, kto jest popierany przez Kukiz 15? Takie było mniej więcej. Jak Platforma Obywatelska może wystawiać pana Ujazdowskiego we Wrocławiu? Naprawdę mamy dyskutować na tym poziomie, a to jest jednak trochę coś innego, bo oni wystawiają pana Ujazdowskiego, a my nie mamy porozumienia z Kukiz 15, więc waga chyba jest jednak inna, ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego Platforma Obywatelska ma być moralnym, etycznym drogowskazem tych wyborów? Zwłaszcza w mieście stołecznym Warszawa. No, politycy... Skąd ma ten tytuł? Czy to jest tytuł demokratyczny, czy jakakolwiek partia? Jak ja zobaczyłam wpis pana Rostowskiego w stosunku do Barbary Nowackiej, że niektórzy nie zasługują na demokrację, to jest naprawdę demokracja? Ja byłam w szoku, a takich wpisów było mnóstwo. I to jest ohydne. I w ogóle wstawianie, to chyba Instytut Obywatelski zrobił, czyli think tank Platformy Obywatelskiej, jakby nie było, wstawianie nazwiska gdzieś, tak nawet nie to, że delikatnie, tylko bardzo siermiężnie, więc tak polecam jednak więcej pracy intelektualnej niż memowo-happeningowej. Gdzieś Winnicki, gdzieś nazwisko Barbary Nowackiej, która całe życie walczyła z faszystami, z naziolami i zawsze stała na posterunku praworządności i demokracji. Robert Winnicki nie jest ani faszystą, ani nazistą. Ja mówię o tym, że ten tweet miał spowodować, że zostanie wpisana czy inicjatywa, czy osoby, które startują w koalicji z Janem Śpiewakiem, nie wiedzieć czemu, w jakiś taki, w tą narrację, w którą zwyczajowo wpisywany jest gdzieś pan różni panowie, no już nie wdając się w szczegóły. Na pewno pan Winnicki jest nacjonalistą i na pewno nie wyobrażam sobie pana Winnickiego w jednym miejscu z Barbarą Nowacką, Inicjatywą Polską, Partią Razem, Wolnym Miastem Warszawa i Zielonymi. I z tego, rozumie pan, panie redaktorze, z tego punktu widzenia to jest ohydne. Ale myślę, że dużo bardziej ohydny był wpis pana Rostowskiego. Ale myślę, że Platforma ma taką tezę, że... Bo blisko do tej tezy Polacy też nie zasługują na demokrację. A podobno teza jest taka, że zróbmy wszystko, chyba taka jest teza Platformy, że zróbmy wszystko, aby PiS nie przejął Warszawy. No tak, bo może zawsze zostać dalej Platforma, która jest odpowiedzialna za to, że nic nie zrobiono w sprawie skutków ustawy reprywatyzacyjnej. Oczywiście, że dla mnie Patryk Jaki to nie jest osoba, którą ja chciałabym widzieć w fotelu prezydenckim. Natomiast atakowanie innych podmiotów, że w demokratycznej procedurze startują, chcą walczyć o głosy wyborców i wyborczyń, że chcą zaproponować swoją wizję miasta, że są bardziej wiarygodni w tej wizji miasta niż Platforma Obywatelska, trzeba to jasno powiedzieć. Jak Platforma Obywatelska mówi o tym nagle, że ja jestem radną 12 lat, naprawdę jestem w stanie
zobaczyć, że ta ewolucja platformy to jest ewolucja roku. Ale ewolucja w którą stronę, nie rozumiem. No, tutaj bardzo platforma próbuje walczyć o lewicowy elektorat, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, tutaj decydującym czynnikiem w tej kampanii powinna być też wiarygodność, to znaczy, czy ktoś naprawdę troszczył się o lokatorów teraz, a nie kiedy powstała komisja weryfikacyjna. I mówię tu o jednej i o drugiej stronie tego konfliktu, czyli zarówno o panu Jakim, jak i Platformie Obywatelskiej, która się też obraziła, że potrzebna jest duża ustawa reprywatyzacyjna. Wracając jeszcze do tej koalicji, czy wybraliście państwo już, czy jest już nazwa, też to takie dosyć trywialne, ale jednak ważne, czy jest już nazwa tej koalicji, już państwo się, mówiliśmy o nowej lewicy. Czy pan redaktor każe mi zdradzać sekrety. Czyli jest już nazwa. No, rozmawiamy o tym. A wracając jeszcze do list Rad Miasta, Rady Dzielnic, kto na nich będzie oprócz, czy będą jeszcze inne podmioty niż przedstawiciele innych podmiotów niż te cztery? My rozmawiamy z różnymi aktywistami miejskimi, z osobami zaangażowanymi w życie lokalne, z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w życie lokalne i takie otwarte zaproszenie wystosowaliśmy również wczoraj na naszej konferencji i podtrzymujemy to zaproszenie. A czy jeśli pani nie zostanie kandydatką, to będzie pani startować do Rady Miasta? Kandydatką na prezydenta. To znaczy, ja myślę, że generalnie kandydat na prezydenta, kandydatka powinien startować do Rady Miasta. No, tutaj mamy też jakby Rafał Trzaskowski czy Patryk Jaki są w innej trochę sytuacji, no bo jakby... By wystartowali i zdobyli mandat, musieliby go złożyć, mandat poselski swój. Natomiast ja uważam, że to nic w tym złego, kiedy kandydat na prezydenta startuje. Czyli do Rady Miasta. Ja generalnie nie znam się... Piotr Guzioł był kandydatem na prezydenta, startował do Rady Miasta, zdobył bardzo przyzwoity wynik i do tej Rady Miasta się dostał. A przechodząc jeszcze do... Kończąc i przechodząc jeszcze na koniec do... Właśnie, bo my tyle mówimy o prezydencie i dobrze, że pan aktor o tym mówi w ogóle. Przecież tak naprawdę bardzo ważną rzeczą jest, jaki będzie skład Rady Miasta. A ilu radnych chcecie państwo wprowadzić? Pamiętam, że Jan Śpiewak w rozmowie z Rzeczpospolitą kilka miesięcy temu stwierdził, że celem jego, że on uważałby, że taka szeroka lista, taki komitet powinien mieć co najmniej 5 radnych. 6. Dlatego, że to jest ta piątka, to minimum, to jest liczba, która gwarantuje większy udział w procesie legislacyjnym chociażby w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i większy wpływ tym samym również na decyzję Rady Miasta Stołecznego Warszawy. To jest bardzo ważne. Ja w tej chwili jestem samotną wyspą na oceanie PO-PiS-u i naprawdę trudno jest... No jeszcze jest Piotr Guzioł w Radzie Miasta. Tak, ale rzeczywiście kiedy chcę złożyć jakiś wniosek, to muszę zawsze jednak ustalić go z kolegami, koleżankami z Platformy albo z opozycją. Czyli podsumowując, mundial kończy się w drugiej połowie lipca, miesiąc trwa, to wiem. Zaczyna się w tym tygodniu i trwa prawie miesiąc, czyli za ten miesiąc poznamy kandydata lub kandydatkę. Troszkę przed połową jednak. Troszkę przed połową, świetnie, więc czyli na początku lipca. Bliżej, tak. Szukam jakiejś daty, czwarty, piąty jakoś w tych okolicach. No, bardziej początek lipca. Początek lipca poznamy kandydata lub kandydatkę tej koalicji nienazwanej jeszcze na prezydenta Warszawy. Tak. I o tym będziemy śledzić oczywiście cały ten proces. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem była radna Warszawy z Inicjatywy Polskiej, Paulina Piechna-Więckiewicz.